No, i jak to wyszło? O polichrome Fabiana Sobinowicza nie było. Książę, pół godziny było. Witamy Państwa dzisiaj w szczególnej przestrzeni. Kościół świętego Andrzeja w Gilowicach jest jednym z kościołów, które znalazły się. W czymś, co nazywamy Beskickie Muro. I właśnie to Beskickie Muro jest pretekstem do naszego pierwszego i mam nadzieję kolejnych spotkań, w kolejnych przestrzeniach, do których będziemy Państwa chcieli zaprosić. Ale musimy zacząć od wytłumaczenia. Beskickie Muro. Beskickie Muro to skrót. Skrót, który powstał na potrzeby marketingu, tak naprawdę i tego, żeby te treści, które się w nim kryją, łatwo wpadały w ucho i w pamięć. Jest to skrót, który. W którym posługujemy się na określenie nowej struktury, którą chcemy powołać w naszej decyzji, mianowicie przekształcić Muzeum decyzjalne Bielsku Białej w Beskidzkie Muzeum Rozproszone Decyzji Bieskożywieckiej. Do tej pory nasze muzeum nie miało własnej siedziby, a teraz funkcję tej siedziby, a więc tego miejsca, gdzie będą ekspozycje, przejmuje siedem drewnianych obiektów architektury sakralnej, znajdujących się na terenie Decyzji Bieskożywieckiej. Z czego y, pięć obiektów było do tej pory nieużywanych, zwłaszcza cztery kościoły: jak kościół y, w Grojcu, y, w Osieku, w Polance Wielkiej i w Nitku, oraz budynek Starej Szkoły y, przy Parafialnej w Starej Wsi. Y, i one przejmą tak naprawdę właściwy ciężar Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego, jeśli chodzi o funkcje ekspozycyjne. Natomiast pewnego rodzaju dopowiedzenie stanowią dwa kościoły drewniane. Kościół św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach, w którym dzisiaj jesteśmy i kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wspomniał ksiądz o Starej Wsi. Dlaczego kościół tamtejszy się nie znalazł w obrębie Muro? Dlatego, że sama idea Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego ona wyrosła, wyrosła z realizacji projektu unijnego yy, dzięki dofinansowania które otrzymaliśmy na konserwację i yy, zabezpieczenie właśnie tych zabytkowych obiektów yy, kościół w starej wsi yy, dzięki ogromnym zasługom księdza proboszcza Grzegorza Atchena i parafian yy, jest w tym momencie na tyle w dobrym stanie że nie było takiej potrzeby natomiast żeby uatrakcyjnić nasz projekt, tutaj zwróciliśmy naszą uwagę na budynek starej szkoły. To 18-wieczny budynek, bardzo rzadki przykład tego rodzaju świeckich budynków, jakie zachowały się w ogóle na południu Polski. No i tutaj już tak cichcem ksiądz wprowadził informację, że tych kościołów drewnianych na terenie naszej diecezji, które warto odwiedzić jest więcej. Tak, I? tak, tak. Proszę Państwa, dlatego, że szczęśliwie na terenie decyzji biesko-żywieckiej mamy 22 drewniane kościoły, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Zabytków. Oprócz tego są jeszcze trzy kościoły, które w tym, że rejestrze nie funkcjonują, ale również są ciekawe. Natomiast Beskickie Muro zostało pomyślane z jednej strony jako właśnie Muzeum Decyzjalne, które skupia się na tych pięciu właściwych budynkach, ale jest połączone za pomocą rzeczywistości rozszerzonej, którą z każdym miesiącem doskonalimy, dlatego że nasz projekt chcemy ukończyć w tym roku, czyli w roku 2022, i jest połączony z 14 innymi kościołami, które rozsiane są na Podbeskidziu. W takim razie po tym dość obszernym wyjaśnieniu i wstępie przejdźmy do kościoła w Gilowicach, w którym właśnie gościmy. Ja się cały czas śmieję, że kościół św. Andrzeja bez świętego Andrzeja. Rzeczywiście tak się złożyło, że w wyposażeniu tego kościoła nie ma historycznego wizerunku świętego Andrzeja, ale to akurat się zdarza, że właśnie sam patron jest obecny duchowo. A niematerialnie w niektórych właśnie y, świątyniach y, w różnych miejscach świata. Opowieść o tym kościele trzeba zacząć w Rychwałdzie. Tak, to jest bardzo ciekawa opowieść i stąd też nasze zainteresowanie Kościołem Gilowicach, dlatego, że znajdujemy się w kościele, który pierwotnie został y, wzniesiony w pierwszej ćwierci XVI wieku y, w Rychwałdzie. Jako drewniana świątynia, która przez całe wieki służyła tamtejszej wspólnocie parafialnej, dlatego że tutaj mamy jeszcze kolejne zawirowanie historyczne. Otóż parafia w Gilowicach jest starsza od parafii w Rychpałdzie. Po raz pierwszy jest zmiankowana w 1300, 1352 roku, kiedy mówimy o Święto Pietrzu, a więc daninie, jaka była składana na rzecz stolicy apostolskiej. Czyli kościół tu musiał być. Tak, musiał tu być kościół, który no, niestety do naszych czasów się nie zachował, dlatego, że jesteśmy, proszę Państwa, w XIV wieku. Ale później z niewiadomych przyczyn parafia została przeniesiona do Rychwałdu. I parafia w Rychwałdzie jest zmiankowana już w XV wieku w Liber Beneficiorum Jana Długosza. Natomiast milkną słuchy o parafii w Gilowicach. I ta parafia tak naprawdę dopiero zostanie powołana do życia przez księcia y, metropolitę y, kardynała Atama Stefana, Stefana Sapieche y, w latach 20, y, XX wieku. Ale Kościół trafia tu mniej więcej 200 lat po wybudowaniu w Rychwałdzie. Tak, to też jest kolejna taka zawierucha, bo musimy jak gdyby trochę uporządkować fakty. Otóż ten XIV-wieczny kościół, który znajdował się tutaj w Gilowicach, na tym miejscu, a musiał się tutaj znajdować i najprawdopodobniej kamienny ołtarz jest z tego czasu, albo przynajmniej pamięta w swoich, w swoich częściach ten najstarszy kościół, dlatego że Stosowano taką zasadę, że kiedy przenoszono kościoły, to starano się zachowywać ołtarz, żeby go po prostu uszanować i to nad, nad tym ołtarzem budowano nowy, nowy kościół. Ten kościół w XVII wieku został gruntownie, najprawdopodobniej przez księdza Baltazara Szumskiego, ówczesnego proboszcza w Rychwałdzie, gruntownie wyremontowany. Źródła mówią o tym, że było, był to prawie że nowy kościół, więc możemy przypuszczać, że ta interwencja wtedy w strukturę tego kościoła bardzo, była bardzo duża. Natomiast kiedy w 1765 roku wybudowano duże sanktuarium w Rychpałdzie, czyli obecny kościół św. Mikołaja, który zawiera w sobie cudowny obraz Matki Boskiej Rychpałdzkiej, Wtedy podjęto decyzję, że ten kościół, który do tej pory służył w Rychwałdzie, zostanie przeniesiony do Gilowic na miejsce tego właśnie wcześniejszego kościoła, który musiał być chyba w dużo gorszym stanie, skoro zdecydowano się na jego rozbiórkę. Natomiast jeszcze tu jest ciekawa rzecz: otóż z Rychwałdu przeniesiono sam kościół bez wieży. Bo tenże ksiądz Baltazar Szumski w 1634 roku dobudował wieżę do ówczesnego drewnianego kościoła. To jest ta wieża, która zachowała się do dzisiaj. To jest wieża, której twórcą jest Cieśla Żywiecki Jerzy Wiśniewski. Ona jest bardzo charakterystyczna, dlatego że w swojej strukturze nawiązuje do wież jeszcze gotyckich. Mimo, że jesteśmy w XVII wieku, to jednak struktura pochyłych ścian, konstrukcji na tak zwany słup, zwieńczony izbicą, czyli takim pięterkiem na dzwony i przykryte to pięterko, ta izbica jest ostrosłupowym hełmem. Ona jeszcze tradycji ciesielskiej nawiązuje do architektury gotyckiej. I żeby ją zobaczyć, jedziemy do Rechwałdu. Nie, ona stoi tutaj. Stoi, to jest właśnie ta ta oryginalna XVII-wieczna dzwonnica, która była przy pierwszym kościele w Gilowicach. I teraz, kiedy wybudowano nowe sanktuarium, czyli murowany kościół w Rychwałcie, wtedy rozebrano stary kościół w Gilowicach. Na jego miejscu złożono kościół przeniesiony z Rychwałtu, ale zachowano wieżę, tą oryginalną wieżę. Bo z kolei wieża, która znajdowała się w rychwałdzie, była w fatalnym stanie i już nie było po prostu co przenosić. Ty, Pokrętność historii jest niesamowita, tym bardziej warto takie miejsca zgłębiać, dotykać osobiście i no, trochę poczytać. Ja wejdę w tą historię na moment, żeby zapytać, czy możemy gdzieś przeczytać historię tych miejsc. Yy, tak, to znaczy. Yy, te Gilowice o, osobiście są bardzo bliskie, dlatego że tutaj y, rozpoczynałem swoją posługę kapłańską i pracowałem na swojej pierwszej parafii przez 7 lat. I tak się złożyło, że na pożegnanie z parafią napisałem książkę Niebiański Splendor, opowieść o drewnianym kościele św. Andrzeja Apostoła właśnie w Gilowicach. I tam próbowałem zebrać te podstawowe fakty, które udało mi się ze źródeł pozyskać. Szczęśliwie mamy historię napisaną przez księdza Szymona Gorylskiego, proboszcza z Rychpałdu, który opisuje całe, całą tą translację tego, tego kościoła. To też jest ciekawe, bo ta translacja dokonała się pomiędzy lipcem a październikiem. To znaczy 2 lipca 1765 roku miała miejsce konsekracja nowej świątyni w Rychpałdzie i zaraz po zakończeniu tych uroczystości, to był wtedy odpust na Matkę Boską, a no, wtedy obchodzono święto na Najświętszej Marii Panny, zaraz na, po zakończeniu uroczystości, na następny dzień rozpoczęto prace rozbiórkowe, y którymi y kierował y tamtejszy y wikariusz i tutaj y trzech y panów mocno zaangażowanych, to Wacław Gąsiorek, Marek Luber i Sebastian Fox, który był takim dobrodziejem finansowym. Oni kierowali tą rozbiórkę tego kościoła. Jeśli będziecie Państwo obchodzić kościół pod Sobotami właśnie w Gilowicach, to znajdziecie Państwo nacięcia, które pokazują jak, ten, jak były znaczone bierwonia, które później składano na nowo na miejscu, żeby ten kościół mógł no, spełniać swoje warunki techniczne. I na tyle to sprawnie poszło, że 13 sierpnia już ksiądz proboszcz Gorylski i tutejszy rodak dokonali poświęcenia tego kościoła. Natomiast samo urządzanie wnętrza jeszcze trwało do, do października na świętą Jadwigę Śląską. Kościół generalnie był już, był już gotowy, dlatego że wraz z kościołem przeniesiono dwa ołtarze boczne, ambone, pozytyw organowy i jeszcze parę innych sprzętów, które do naszych czasów się nie zachowały. To może powiedzmy o tych, które się zachowały? Te, które się zachowały, to znaczy, razem z kościołem tutaj przywędrowały dwa ołtarze boczne. To są ołtarze z połowy XVII wieku, jedne z najstarszych tego rodzaju ołtarzy, nastaw ołtarzowych, które zachowały się w ogóle na terenie Decyzji bieskorzywieckiej. Mamy tutaj do czynienia z ołtarzem obecnie świętej Barbary, który w kościele w Rychpałdzie pełnił funkcję ołtarza Bractwa Szkaplerza Świętego. To też jest bardzo ciekawa rzecz, mianowicie to bractwo, które zostało zaprowadzone w Sanktuarium Rychpałckim. I to, to ołtarz, w którym być może właśnie był przechowywany obraz Matki Boskiej Rychwałckiej, więc o tym dawnym wyzwaniu przypomina umieszczone w zwieńczeniu przedstawienie, przedstawienie świętego Szymona Stoka, który otrzymuje szkaplerz od Matki Boskiej, co miało miejsce w XIII wieku. Później ten ołtarz został zamieniony, jego wezwanie zostało zmienione na Świętej Barbary, dlatego, że właśnie w Gilowicach jest bardzo dużo górników, którzy chcieli mieć swoją patronkę i obecnie znajduje się tutaj wizerunek Świętej Barbary z początku lat 20. XX wieku, a na zasłowie mamy drewniany obraz z przedstawieniem Trójcy Świętej. Natomiast drugi ołtarz to był ołtarz pod wezwaniem Świętego Krzyża, o tym dawnym wezwaniu przypominają aniołowie, którzy w zwieńczeniu y, trzymają narzędzia męki pańskiej, tak zwane Christi a więc prezentowana jest usta Weroniki, y, prezentowana jest lanca, prezentowana jest gąbka y, na czcinie. Y, y, i tu także zmieniło się wezwanie, dlatego że obecnie jest to o ołtarz pod wyzwaniem Matki Boskiej, Częstochowskiej. Obraz też z początku XX wieku, tutaj taki bogato złoconej, drewnianej sukience, trafił najprawdopodobniej z której z malarni jasnogórskich, właśnie do, do, do Gilowic. Te ołtarze są o tyle ciekawe, że mamy tutaj bardzo bogatą kolorystykę. One charakteryzują się taką żywotnością barw, co zresztą jest charakterystyczne dla terenów żywieczyzny, gdzie te kolory były poszukiwane zarówno w ubraniach, jak i też w dekoracjach, więc to jest, to jest niezwykłe. No i razem z ołtarzami przywędrowała ambona. I to znowu jedna z najstarszych ambon, o ile nie najstarsza w decyzji bieżko-żywieckiej. Mamy jeszcze jedną XVII-wieczną ambonę w kościele na Kubalonce, która tam przywędrowała wraz, wraz z świątynią. Natomiast ta gilowska jest o tyle ciekawa, że ona w swojej strukturze nawiązuje do tych ambon XVII-wiecznych. Bo tu, proszę Państwa, jeszcze trzeba wrócić do jednej rzeczy. Otóż w 1601 roku kardynał Bernard Maciejowski, ówczesny arcybiskup, ówczesny biskup krakowski, a późniejszy prymas polski, arcybiskup gnieźnieński, wydał taki bardzo charakterystyczny list do diecezji ówczesnej, który to wprowadzał postanowienia Soboru Trydenckiego w zakresie sztuki sakralnej. Ten lizo jest o tyle ciekawy, że sam sobór nie wydaje szczegółowych, szczegółowych rozporządzeń, ale te rozporządzenia jako pierwszy w archidiecezji Mediolańskiej wprowadził święty Karol Borromeusz. Zaraz po zakończeniu soboru w 1577 roku opublikował instrukcję które właśnie były powtarzane w innych częściach y, Europy, ale też i świata przez y, ówczesnych hierarchów. I właśnie na wzorze tych instrukcji świętego Karola Boromeusza y, wzorował się y, biskup y, Bernard Maciejowski, który zalecił właśnie dostawiania wież, i stąd mamy dostawioną tą wieżę w XVII wieku przez Wiśniewskiego do Kościoła w Gidowicach. I druga rzecz, zalecił wieszanie ambon. Ambon, które miały podwójne znaczenie. Otóż, z jednej strony, były miejscem głoszenia Słowa Bożego, ale też było to miejsce, które pokazywało rangę tego słowa. Dlatego te ambony uzyskały taką bardzo bogatą artystyczną oprawę. I co jest ważne, Bernard Maciejowski zaznacza, że mają mieć baldachim. I ten baldachim z jednej strony podkreśla rangę głoszonego Słowa Bożego, ale z drugiej strony spełnia warunki akustyczne, bo kieruje głos tak, żeby był właśnie słyszany. I od tego właśnie rozporządzenia, które potem zostało rozszerzone na cały kościół w Polsce, były wznoszone bardzo dekoracyjne ambony. Te ambony, które kosz. Jest dekorowany, tak jak w przypadku Gilowi, z przedstawieniem Chrystusa i czterech ewangelistów, którzy mu towarzyszą. Skoro tak trochę poszliśmy też w dygresję, to ja dopytam o te kolory, bo wielokrotnie spotkałam się z komentarzami ludzi po odnowieniu kościoła. Panie Boże, ty widzisz i nie grzmisz, takie kolorki dali, przecież tego w życiu tu nie było. Tak, proszę Państwa, to się zmienia, to nasza, nasza estetyka. My musimy pamiętać o tym, że yy, nasi przodkowie uwielbiali kolor. Yy, ta sama awantura o jakość kolorów yy, rozpętała się, kiedy zakończono chociażby niedawno konserwację fresków w kaplicy Sykstyńskiej yy, autosława Michała Anioła. Kiedy cały świat był yy, oburzony na ówczesną ekipę konserwatorów z Japonii, yy, którzy zaprezentowali swoje prace. Niezwykle intensywnej kolorystyce. I później, no, szczęśliwie, te prace były monitorowane i nagrywane, więc można było wrócić do tego i śledzić krok po kroku, po centymetr po centymetrze, jak te prace wykonywano. I rzeczywiście tak było. Ale proszę Państwa, pamiętajmy o jednej rzeczy. Ta intensywność kolorów musiała być, bo nie było elektryczności. Inaczej wyglądał odbiór wnętrza kościoła, który był rozświetlany tylko przez świece. I to nieliczne. I to nieliczne świece. To też nie, nie jest tak, że, że wchodzimy do kościoła, który ma, ma ogromny blask, blask światła sam w sobie, przez małe okienka we wnętrzach tych kościołów. No po prostu było ciemno, więc te kolory musiały musiały być, musiały tak funkcjonować. Poza tym. Całe średniowiecze kochało kolory. My dzisiaj patrzymy na kościoły średniowieczne przez pryzmat takiego spojrzenia struktur kamiennych, no bo nie mamy na portalach kolorów, ale one były wszystkie malowane. Zresztą proszę zobaczyć na średniowieczne witraże, które no są wielkim festiwalem kolorów i barw padające światło, które przechodzi przez nie. Także ta kolorystyka, ona tutaj jest, jest jak najbardziej naturalna i dobrze, że do tego wracamy. Trochę się to zmieniło w XIX wieku, mianowicie klasycyzm. Na nowo inspirując się sztuką antyczną, nie wiedząc o tym, że świątynie greckie także były kolorowane. My dzisiaj o tym wiemy, dlatego że możemy to sprawdzać za pomocą nowoczesnych sprzętów badawczych. No ale poproszę sobie ksiądz Wenus z Milo nie w bieli? No właśnie, a proszę sobie wyobrazić, że ona była kolorowa. Mało tego, my te rzeźby antyczne oglądamy w kopiach rzymskich. Dlatego, że one były oryginały były przecież wykładane i kością słoniową i złotem. Natomiast Rzymianie chcą zmieć tego rodzaju rzeźby u siebie zamawiali kopie. I kopie już były marmurowe. Tak? Tak. Czy my patrzymy trochę przez inne, 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 inne okulary dziejowe, które nam te dzieła sztuki przybliżają. Dobrze, wracamy do kościoła w Gilowicach. Ołtarz Główny. Ołtarz Główny już tutaj się znajdował. To jest też wyposażenie z tego kościoła, zanim przeniesiono tutaj świątynię z Rychpałdu. Ksiądz Andrzej Proboż ówczesny dla swojego patrona właśnie wybudował taką strukturę architektoniczną. Ona jest o tyle ciekawa, że mam tutaj do czynienia z tak zwanym Porta Celesti, czyli bramą niebieską, a więc konstrukcją, strukturą, która wywodzi się z antycznych łuków triumfalnych. I w tym ołtarzu. Możemy oglądać przywiezioną z Lourdes przez tutejszego wójta figurę Matki Boskiej Lurdeńskiej która zastąpiła najprawdopodobniej prezentowaną właśnie we wnętrzu ołtarzowej gotycką figurę Matki Boskiej. Ta figura Matki Boskiej z trzeciej, ćwierci XIV wieku jest w tym momencie w depozycie Muzeum Artycyzjalnego w Krakowie, ale ufamy, że już niedługo wróci tutaj do, do Gilowic. I w tym ołtarzu mamy dwa, y, ciekawe, y, dwa ciekawe obrazy. No właśnie, I y, y, wracamy do początku, bo teraz sobie uświadomiłem, że było pytanie Kościół Świętego Andrzeja, który nie ma Świętego Andrzeja. A on ma Świętego Andrzeja. Właśnie na ołtarzu, na zasuwie tego y, ołtarza głównego, y, mamy XVII-wieczny, z końca XVII wieku, obraz Powołanie Świętego Piotra Apostoła. I właśnie na tym y, obrazie ukazany jest święty Andrzej, który przyprowadza świętego Piotra do Jezusa. A drugi obraz przedstawia świętą Annę Samotrzeć, to jest y, druga patronka tego, tego kościoła, y, która właśnie, który to obraz prezentuje, y, prezentuje świętą Annę, która razem z Matką Boską zasiada w takich bogatych y, fotelach i piastuje Dzieciątko Jezus i y, 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 święta Anna podaje wiśnie. Panu Jezusowi. Wiśnia, która jest symbolem męki z racji na kolor, ale też i na gorzki, gorzkawy smak, który ten owoc ma. Co jeszcze jest z takich rzeczy wartych zauważenia? Bo o ile ołtarze i boczne i główne od razu przyciągają wzrok, to czy jest coś, na co niekoniecznie zwracamy uwagę wchodząc w tę przestrzeń, a warte jest docenienia? Jeśli dobrze wpatrzymy się w ołtarz główny, to w zwieńczeniu mamy z prawej strony ukazaną Świętą Barbarę. Świętą Barbarę i to jest rzeźba gotycka, późnogotycka z pierwszej, pierwszej ćwierci XVI wieku, a więc figura, która też zachowała się najprawdopodobniej z tego najstarszego, najstarszego wyposażenia, jaki, jest, jaki znajdował się tutaj w girowicach. Na samym szczycie mamy walczącego Michała Archanioła z diabłem. Niestety archanioł Michał nie ma skrzydeł. Te skrzydła po prostu się nie zachowały i nie zostały zrekonstruowane przy ostatniej konserwacji tego, tego, tego ołtarza. Ale to też jest taka, taka ciekawa rzecz. No i mamy tutaj bardzo ciekawą chrzcielnicę kamienną kielichową z 1447 7-8. Na której zachował się pierwszy, znaczy najstarszy wizerunek herbu Korczak. Herbem Korczak pieczętowali się Komorowscy. Komorowscy, którzy to w XV wieku otrzymali Piotr Komorowski, starosta Spiski, za zasługi dla króla Kazimierza IV Jagiellończyka, otrzymał żywieczyznę jako dobra. I teraz pytanie jest takie: czy ta chrzcielnica została, Została tutaj ufundowana do Gilowic, czy została przeniesiona na przykład z żywca, który był siedzibą rodu komorowskich. Trzeba się dobrze przyjrzeć, dlatego że ten piaskowiec już jest mocno wytarty i ten herb, gdzie są trzy belki, jedna nad drugą, jest mało, mało widoczny. Natomiast niewidoczna już jest inskrypcja z datą. Z datą, która obiega nodus trzon, trzon tej, tej kamiennej szczelnicy. Proszę Państwa, ja muszę przerwać księdzu Szymonowi, bo on może tak długo i to byłaby opowieść niekończąca się, a przed nami kolejne spotkania, kolejne miejsca, jak słyszeliście, nie tylko kościoły, ale miejsca, które z zewnątrz kościołami są wewnątrz już swojej sakralnej. I ona dali będzie. Tak będzie? Oczywiście, że Czyli tak. Przywracacie yy, również te kościoły yy, tak, w ramach życia, projektu do życia, do życia sakralnego. Do tak, tak. No to, to jest kolejna informacja i myślę dobry początek naszej następnej opowieści. Dziękujemy Państwu bardzo. Cześć, Boże.